Na 16 odcinek podcastu handballtalks.pl. Wyjątkowy, bo dziś porozmawiamy sobie głównie o Final Four Ligi Mistrzów, o tym, co działo się w poniedziałek i we wtorek w Kolonii. Dlatego ten odcinek publikujemy w środę, a nie jak zazwyczaj we wtorek. Na program zaprasza Wojciech Staniec, a moimi gośćmi są Ewa Basak. Dzień dobry. I Mateusz Kaleta. Witam serdecznie. Handballtalks.pl. Podcast o piłce ręcznej. No i co, zaczniemy od końca, czyli od finału Ligi Mistrzów, finału, w którym doszło do niespodzianki. Tak na początek takie lekko kontrowersyjne pytanie, bo Ewa, tutaj rozmawialiśmy sobie przed programem i ty twierdziłaś, że tu niespodzianki nie było. Podtrzymujesz to zdanie? THW Kiel pokazało wielką klasę w półfinałowym spotkaniu i na pewno FC Barcelona była stawiana w roli faworyta w meczu finałowym, ale myślę, że ich wygrana nie jest takim wielkim zaskoczeniem, ponieważ THW Kiel prezentuje naprawdę bardzo dobrą grę. Mogliśmy oglądać bardzo dobre przygotowanie taktyczne, świetną defensywę oraz kapitalny występ bramkarza Landina, więc tutaj, nie wiem, moim zdaniem nie jest to jakaś wielka niespodzianka. Oczywiście może małe zaskoczenie, ale na pewno jest to zasłużone zwycięstwo niemieckiego zespołu w finale. Mateusz, ty przed tym spotkaniem spodziewałeś się tego, że Barcelona może przegrać, bo no, nie ukrywam, jednak ja też typowałem bardziej Barcelonę do zwycięstwa, choć po tym pierwszym, po tym półfinałowym meczu THW wcale nie skreślałem tego zespołu, bo naprawdę zaimponowali mi swoją grą. Zdecydowanie tak. Wszyscy to zawsze podkreślają, że Final Four w Kolonii rządzi się swoimi prawami. Tutaj nie ma faworytów, tutaj może wygrać każdy. To pokazał wtorkowy finał tych rozgrywek. Oczywiście można spojrzeć na te finały przez pryzmat nie tylko tego poprzedniego sezonu, który to właśnie był kończony teraz w grudniu, ale też tego obecnego. THW Kiel rywalizuje z Barceloną przecież w rozgrywkach grupowych. Przegrało dwukrotnie z tą drużyną, tak samo jak poniosło porażkę z Telekomem Wesprem. To sprawiało, że gdzieś tutaj faworytem była właśnie Barcelona, też najbardziej utytułowana drużyna Europy. Także Barcelona szła na ten finał no taka napakowana energią, czekała na ten triumf od 2015 roku, THW Kiel jeszcze dłużej, bo od 2012. Więc ja myślę, że małą niespodziankę sprawili, szczególnie, że tutaj też wszystkie oczy zwrócone były na tę rywalizację Arona Palmarsona z Sanderem Sagosenem. No i zawodnik THW Kiel ją zdecydowanie wygrał, przyćmił Islandczyka. Tak jak Ewa wspomniała, świetny występ bramkarza Landina, który w tych ważnych momentach zamurował bramkę, pozwolił odetchnąć, pozwolił na kilka szybkich bramek z kontry. Barcelona tak naprawdę tylko raz w tym spotkaniu doprowadziła do remisu, jeszcze w pierwszej połowie. Potem THW Kiel budował przewagę, utrzymał ją do samego końca. No i cóż, wygrał zasłużenie. Chyba zabrakło mi tutaj trochę też od byłych graczy Łomży, Vive Kielce, Blasz Jans, Luka Cindric, no nie zagrali wielkiego meczu, tak jak to chociaż było w półfinale, gdzie dołożyli solidną cegiełkę do awansu, do finału rozgrywek. No w finale już tego zabrakło i to THW Kiel może dzisiaj cieszyć się z czwartego w swojej historii triumfu w Lidze Mistrzów. Bo to też trochę jest tak, że ten Landin, on w tym drugiej połowie, tam był taki moment, że zawodnicy z Kiloni prowadzili 3-4 bramkami i lekko ta gra ich w ataku się zacięła, bo te rzuty były takie trochę nieprzygotowane, albo po prostu popełniali jakieś dość proste błędy i on w tych kluczowych momentach zamurował tą bramkę i tak jak jest takie powiedzenie, że jednak no bramkarz jest kluczową pozycją w piłce ręcznej, to od niego dużo, w dużej mierze zależy i to on, i to obrona i bramkarz decyduje o tym, że się wygrywa trofea, to jest takie trochę wyświechtane powiedzenie, takie proste, ale ten mecz pokazał, że prawdziwe. Zgodzisz się, Ewa, z tym stwierdzeniem? Tak, jak najbardziej. Możemy nawet mówić o tym, że w meczu półfinałowym trochę tych obron właśnie w THW Kiel brakowało, dlatego też to ten mecz z Weszprem był tak zacięty i oglądaliśmy dogrywkę.
ale już w finałowym meczu bramkarz niemieckiego zespołu pokazał swoją klasę, którą już oglądaliśmy zarówno w meczach reprezentacji, jak i w klubie. I tutaj na pewno został jednym z bohaterów, jego obrony były kluczowe i dzięki jego interwencjom koledzy z drużyny napędzali atak i konstruowali kontrataki i budowali swoją przewagę. Gdybym wskazać takich bohaterów tego Final Four, to bym wskazał taki trójkąt w zespole z Kiloni. Henryk Pekeler, Patryk Więcek i Domagoj Duwniak. No oczywiście ten Landin też, ale jakby ci zawodnicy w tej defensywie, oni zrobili różnicę. I to właśnie było to, co mi się spodobało w tym półfinale z Wesprem. Widać po prostu było, że oni są ścianą nie do przejścia i ci i zawodnicy Barcelony momentami naprawdę mieli problemy, żeby się przedrzeć przez tą szczelną, silną defensywę. A też trzeba pamiętać, że tam grają tacy zawodnicy jak Dikamem na rozegraniu, Luka Cindric, Aaron Palmerson, tak, Timothy Engesan, czy nie wiem, czy chociażby nawet Jure Dolenec, który też w tym finale się pojawił. Mateusz, zgodzisz się, że tutaj kluczem do wszystkiego w zespole Skillu była obrona, czyli defensywa po prostu? Zdecydowanie tak. Kilończycy bardzo mocno zagrali w obronie. Do tej trójki, którą wymieniłeś, dorzuciłbym jeszcze Niklasa Ekberga, de facto króla strzelców tego sezonu Ligi Mistrzów. On w meczu finałowym też swoją robotę wykonał bardzo dobrze. Zdobył 8 bramek, był najskuteczniejszym zawodnikiem Kilonii. A co do obrony, myślę, że ta mocna obrona pozwoliła rozegrać Zebrom ten mecz głównie w ataku, bo warto zwrócić uwagę na to, że już do przerwy zdobyli oni 19 bramek, 19-16, taki był rezultat do przerwy. To jest bardzo duża liczba bramek, jak na 30 minut gry. Fajną statystyką na Twitterze podzielił się Rasmus Boysen. Ten wynik, 19 bramek zdobytych przez THW Kiel w pierwszej połowie meczu finałowego, to trzeci najlepszy rezultat w Lidze Mistrzów. Więcej zdobywał tylko Ciudad Real, 21-22 w sezonach 2005-06 i 8-9. Także no tutaj obrona i atak zagrała perfekcyjnie. No Barcelona niestety tym razem dla siebie musiała uznać wyższość rywala. No i zaczekać, chociaż musi zaczekać chociaż te kilka miesięcy na kolejny Final Four. No tak, bo w tym momencie Barcelona była takim jednak namurowanym faworytem, bo oni 23 mecze z rzędu do tej pory wygrali. Oni mieli taką serię 23 zwycięstw z rzędu i rozmawialiśmy o tym z Mateuszem dzień przed finałem Ligi Mistrzów. Ja się śmiałem, że pewnie będzie tak, że zaczęli wygrywać po ostatnim Final Four, a teraz przegrają na finale, czyli jakby wygrywają między tymi najmniej ważnymi, ale jakby no nie mogą wygrać tego trofeum. No i trochę tak było, że Barcelona od tego momentu po porażki w półfinale w 2019 roku, potem pokonała wtedy PGE Vive Kielce w meczu o trzecie miejsce, no i potem miała serię kolejnych meczów, gdzie grała bardzo dobrze, wygrywała, ta drużyna była murowanym faworytem do tego, żeby wygrać Ligę Mistrzów. No i Barcelona była rozpędzona, Barcelona była w gazie i nagle potem przychodzi ten finał Ligi Mistrzów i są z przyćmieni przez THW Kiel. To jest, nie wiem, jakaś klątwa Kolonii, że w tej Kolonii po prostu, w tej Lanxess Arenie zawsze ci faworyci mają problemy? Myślę, że to jest akurat piękno Final Four i zawsze zwroty akcji i te niespodzianki i faworyci, którzy są stawiani do wygrania Ligi Mistrzów. Zdecydowanie Barcelona była jednym z głównych faworytów do triumfu. Tak naprawdę zerkając w kadrę tego zespołu, na każdej pozycji są gwiazdy. Czasami człowiek może się zastanowić, co by w tym zespole można było jeszcze zmienić, ulepszyć, kogo zamienić, kogo jeszcze mogliby pozyskać, żeby być jeszcze silniejsi. Wydaje się, że mają wszystko, no ale jednak tego Pucharu Ligi Mistrzów nie ma. Trener Xavier Pascual mówił przed meczem, że oni nie czują się faworytem, że tutaj nie ma faworytów, że wygrać może każdy. No i pytanie, na ile to było takie może zdejmowanie presji ze swoich zawodników, bo jednak Barcelona gdzieś w tym faworytem była. Próbował zdjąć tę presję. Jak widać, w tym najważniejszym momencie czegoś zabrakło i
To się ciągnie, właśnie tak jak mówisz, Wojtek, to się ciągnie. Cały rok Barcelona wygrywała, ale kiedy przyszedł ten decydujący mecz, nie udało się. I ten rekord wygranych spotkań na pewno robi wrażenie, ale zerkając do gabloty z pucharami, czegoś tam brakuje. I pewnie teraz trwa kolejny sezon. Barcelona znowu będzie wymieniona w gronie faworytów. No i zobaczymy, czy tym razem sprosta, no bo czeka na ten triumf od 2015 roku. No dokładnie. THW przegrało 3 mecze, 2 zremisowało, bo tu mówimy jeszcze o tym sezonie 2019-2020, ale ta wielka łapa za zwycięstwo w Lidze Mistrzów pojedzie do Niemiec, zostanie w Niemczech, pojedzie do Kiloni i tam będzie stała w tej hali, a w Barcelonie nadal będą musieli patrzeć wstecz na 2015 rok i na to trofeum, które wygrali ostatni raz, ale jeżeli chodzi o to, czego Barcelonie brakuje, to zastanawiam się coraz bardziej, czy tam po prostu nie brakuje lepszego trenera, bo jednak już kolejny raz Barcelona zawodzi w najważniejszym momencie. W tym momencie już w składzie personalnym, to ja nie wiem, co tam jeszcze można zrobić. No co, przyjdzie Melvin Richardson, ale oni już mają taki mocny skład, że ciężko będzie jeszcze coś, jakoś jeszcze bardziej go wzmocnić. No i teraz się rodzi zasadnicze pytanie, co dalej z Xavi Pascualem. Też podczas poprzedniego Final Four 2019 pojawiły się takie głosy, że Barcelona, Duma Katalonii chce zatrudnić trenera Talanta Dujszebajewa. No on odmówił, on został w Kielcach i teraz sobie buduje drużynę ze spokojem w Kielcach. No a też trener Pascual miał ten dużo czasu, mógł sobie tą drużynę Barcelony też na swoją modłę zbudować. No i pytanie, co dalej? Według was on nadal powinien być trenerem Barcelony, czy jednak może dojść do zmiany na ławce trenerskiej Dumy Katalonii? Oczywiście FC Barcelona tutaj była, tak jak mówiliśmy wcześniej, faworytem finału tego Final Four. Niestety znów nie udało się osiągnąć tego celu i tego upragnionego zwycięstwa, ale nie jestem przekonana, że zmiana trenera tutaj pomoże i da tę pewność, że przy kolejnym Final Four już Barcelona na pewno zwycięży. Myślę, że trzeba poczekać, to też jest sport i ja nie jestem za tym, nie sądzę, że tutaj zmiana trenera lub nawet teraz, gdyby władze kluby podjęły jakąś zaskakującą decyzję, wpłynęłoby dobrze na drużynę. Ja myślę, że to jest tak, że jeżeli teraz nie zwolnią Pascuala, bo to by nie miało żadnego sensu, no bo to też jest tak w tym roku, że no masz pół roku na to, żeby się odbić i poprawić. Wydaje mi się, że on dostanie jeszcze tą szansę do końca sezonu i pewnie w czerwcu Barcelona znajdzie się w Final Four Ligi Mistrzów i jeżeli wtedy nie wygra Ligi Mistrzów, no to wtedy może dojść tam do zmiany trenerskiej, bo raczej no może zabraknąć już cierpliwości władzom klubu, no bo no to jest Barca, no to oni chcą po prostu wygrywać Ligę Mistrzów i teraz też tak w ramach tych ciekawostki, bo tak powiedziałem wcześniej, że tu od Vive oni wygrali z Vive Final Four, potem na początku poprzedniego sezonu przegrali w Piku Seget, potem wygrali 13 kolejnych meczów, koniec sezonu, koniec rundy, teraz znowu ta Liga Mistrzów jesienią zagrali kilkanaście meczów, wygrywali i przegrali, czyli można powiedzieć, że zaczęli sezon od porażki i skończyli sezon od porażki, no pechowo, no bo zawsze się mówi, że każdej drużynie się przydarzy gorszy moment, a tu Barcelonie co roku przydarza się w tym kluczowym momencie sezonu, ale też jak mówimy o THW Kiel, to też trzeba powiedzieć tym klubie, no bo o tej drużynie, no bo oni wygrali Ligę Mistrzów i naprawdę zasłużyli na ten triumf i zasłużyli na to, żeby ich chwalić, bo przechodząc do półfinałów Ligi Mistrzów, to oni grali po pierwsze po tym spotkaniu pierwszym, w którym Barca grała PSG i oni musieli jeszcze grać dogrywkę w starciu z Telekomem Westrom i ten mecz naprawdę im się długimi momentami nie układał, bo w pierwszą dogrywkę z Węgrzy wygrali już prawie tą jedną nogą byli w finale Ligi Mistrzów, a tu jednak się nie udało. I co Mateusz, to też jest kolejny taki mit chyba padł, że te zespoły, które grają później, że te 2-3 godziny na regenerację to mają znaczenie, czy to, że
ma się po prostu, nie wiem, tą dogrywkę, to też może wpływać negatywnie, bo Kilonia zagrała w wąskim składzie, bo tam niby 16 była, ale tak naprawdę grało 10 zawodników, a i tak wygrali, więc wydaje się, że na tym poziomie chyba już takie rzeczy nie powinny mieć wpływu na zawodowych sportowców. No właśnie, na tak wielkim poziomie często mówi się, że decydują detale i tutaj w tym momencie te detale mogłyby zdecydować, ale jak się okazało, tak się nie stało. Trener Filip Jucha po tym półfinale mówił, że to zupełnie nie ma znaczenia, że Kilończycy grali 10 minut dłużej niż Barcelona. Oni w głowie, tak jak wspomniałeś, mieli już to, z kim ewentualnie o to złoto powalczą. Na pewno mecz z Wesprem kosztował ich masę sił, ale to, w jaki sposób charakternie walczyli o to zwycięstwo i to, w jaki sposób postawili się Barcelonie w finale, na pewno sprawia, że sięgnęli po ten triumf jak najbardziej zasłużenie. W tym meczu z Wesprem powoli takie pierwsze sygnały dobrej dyspozycji pokazywał Niklas Landin. Jego vis-a-vis Rodrigo Corrales, były gracz Orlen Wisły Płock, też solidną cegiełkę dołożył, no ale w tym najważniejszym momencie Telekomowi Wesprem czegoś zabrakło. Ja mam wrażenie, że Węgrom tego brakuje co roku. Oni regularnie grają w finałach Ligi Mistrzów, no ale po ten najcenniejszy puchar nie są w stanie sięgnąć. W 2019 roku przegrali w finale z Vardarem Skopje. Wcześniej sięgnęli po brąz. Jeszcze wcześniej w 2015-16 roku odpadali z mistrzami Hiszpanii i Polski. Teraz też zajęli czwarte miejsce, więc na pewno mogą czuć duży niedosyt. Trener David Davis już zapowiada, że chcą w maju wrócić do tego Final Four, powalczyć o ten triumf. Będą musieli na to zaczekać. Też mają naprawdę mocną ekipę, no jednak cały czas czegoś brakuje. A jeśli chodzi o sytuację kadrową, bo to też jest właśnie bardzo ciekawa sytuacja, te THW Kiel sięgnęło po ten triumf mocno osłabione, bez kilku zawodników, targanych koronawirusem, targanych kontuzjami. Barcelona miała bardzo duży komfort. Trener Xavi Pascual jeszcze przed finałem wymienił zawodnika w zespole, także oni mogli naprawdę rotować siłami. THW Kiel nie dość, że grał dłużej, to jeszcze tych zawodników miał mniej do dyspozycji, a mimo to zrobił swoje. Za to na pewno należy mi się bardzo duże gratulacje. Myślę, że tutaj możemy doszukiwać się pewnych podobieństw w drużynie Telekom Veszprem i FC Barcelony, ponieważ tym drużyną, znaczy w składach tych drużyn jest to gwiazdozbiór piłkarzy ręcznych, ale cały czas tym zespołom czegoś brakuje. Czegoś, by osiągnąć to zwycięstwo. Oczywiście THW Kiel miało mniej czasu na odpoczynek, było oczywiście zmęczone tym meczem z Veszprem, ponieważ walczyło to zwycięstwo, co może świadczyć wygrana Ligi Mistrzów o klasie tego zespołu i oczywiście potwierdziło swoją wielką formę i to, że należało im się to wygrana. Wykorzystali też słabe momenty FC Barcelony i teraz mogą cieszyć się z triumfu w Lidze Mistrzów. A jak myślisz, z czego wynika to, że ten Telekom Veszprem próbuje i nie może wygrać Ligi Mistrzów? Bo to jest tak, że oni już prawie tą Ligę Mistrzów mieli na wyciągnięcie ręki w 2016 roku, już zmierzali po to, tak? Bo prowadzili w tym finale dość wysoko. No i potem Vive w nieprawdopodobnych okolicznościach odebrało im ten puchar. Potem grali z Vardarem w Skopie w finale Ligi Mistrzów. No też się wydawało, że no jak nie teraz, to kiedy? I też im się nie udało. No to jest jakaś też klątwa po prostu. Klątwa tego węgierskiego zespołu, bo oni już tam są zafiksowani na tym punkcie, żeby wygrać Ligę Mistrzów. Niesamowicie, ale moim zdaniem oni, jak robią transfery, to nie budują drużyny, bo Barcelona możemy krytykować, że ona nie wygrała Ligi Mistrzów, ale tam widać jakiś pomysł, że ci zawodnicy są ściągani, powiedzmy, według jakiegoś klucza, a mam wrażenie, że po prostu w Wesprem to ściągają tylko, jakby po prostu biorą dobrych zawodników z rynku, ale jakby oni nie mają pomysłu zupełnie na to, co zrobić i w jaki sposób ich wykorzystać. Tutaj nawet mam taki przykład Nikolaja Markusena, który jest bombardierem z drugiej linii, a praktycznie jest niewykorzystywany w tym sezonie w Lidze Mistrzów, w Final Four bez bramki, w tej lidze zasadniczej, w tym teraz trwającym obecnie sezonie dwie bramki, no to też jest mało. Chyba no widać, że po prostu ściągnęli zawodnika, który grał bardzo fajnie wcześniej chociażby w Bieringbro Silkeborg i po prostu nie mają żadnego pomysłu na niego, na to, jak go wykorzystać.
Wydaje mi się właśnie, że brakuje tej drużyny. Może władze węgierskiego klubu powinny zastanowić się nad ściągnięciem młodych, perspektywicznych jakichś tutaj zawodników, nie tylko gwiazd, ale właśnie tej drużyny brakuje. Myślę też, że sam Telekom Werszyn chciałby odpowiedzieć sobie na to pytanie, czego tak naprawdę cały czas brakuje temu klubowi, żeby osiągnąć ten sukces. Jest to klątwa Telekom Werszyn i chyba magia Kolonii. A też Mateusz, jak się patrzy na zespół z Wesprem, no to tam poza tym bardzo dobrze grającym, fajnym zawodnikiem z Egiptu, Omarem Yahią, no to wszyscy zawodnicy są albo w granicach 30, jak Manaskow, jak Mae, troszeczkę może młodszy jak Vuko Borozan, ale jak na przykład spojrzymy na resztę, no to tam są już zawodnicy często tacy starsi i jakby... A też oni, mam takie wrażenie, że to jest jakby ostatni moment, jeżeli Wesprem nie wygra tej Ligi Mistrzów teraz, w czerwcu, no to jeszcze może będzie miał szansę za rok, ale już potem ta drużyna będzie potrzebowała totalnej zmiany pokoleniowej i dość sporych roszad w składzie. Zdecydowanie tak. Jak wiemy, proces budowy zespołu sportowego to nie jest łatwa sprawa i szybka, na to potrzeba czasu. Telekom Wesprem być może dochodzi właśnie do takiej ściany, przed jaką niedawno też stanęła Łomża Wiwe Kielce. Kielecki klub bardzo mocno odmłodził skład, postawił na młodych zawodników, dał im czas na zgranie się, wkomponowanie się i oczywiście pierwsze efekty tego widzimy już teraz, ale nikt od nich nie wymaga, że już w tym sezonie zdobędą najważniejsze trofea. To ma nastąpić dopiero w kolejnych latach i być może właśnie Telekom Wesprem powinien postąpić podobną ścieżką. Pewnie te transfery, które dokonuje węgierski klub, nie dla wszystkich mogą być zrozumiałe. Pozwolili na odejście Palmarsona, w jego miejsce przyszedł Nadić. On oczywiście jest wyróżniającym się zawodnikiem, ale czegoś brakuje i zgadzam się z tym stwierdzeniem, że na pewno my się nad tym zastanawiamy, ale włodarze klubu sami pewnie chcieliby na to znać odpowiedź. Też ostatni ten uczestnik, o którym na razie nie powiedzieliśmy, Paris Saint-Germain, no to też jest zespół, który jest zbudowany po to, żeby wygrać Ligę Mistrzów, ale oni mają teraz ciężki sezon, bo tak, najpierw kontuzji doznało Nikola Karabatic. W jego miejsce pozyskano Luka Steinsa. Holender wprowadził się w fajny sposób do paryskiego zespołu, a tu nagle przyszedł Final Four, zakażenie i też w ostatniej chwili się okazało, że on nie zagra i zostali bez środkowo rozgrywającego. Z Barceloną powalczyli przez 20 minut, potem jednak dominacja Dumy Katalonii, ale w meczu o brązowy medal Paryżanie pokonali Wesprem, chociaż też mieli ciężkie wejście w to spotkanie. I też wydaje mi się, że pewnie w Paryżu chcą wygrać Ligę Mistrzów, ale jednak trzeba tą drużynę pochwalić za to, że w tym meczu o brązowy medal podjęli tą rękawicę, powalczyli i wygrali, bo jednak trzeba to docenić. Uważam, że każda tutaj drużyna na pewno buduje skład na zwycięstwa i chce osiągnąć sukcesy. PSG również czeka na to. Oczywiście trzecie miejsce również jest jakimś tutaj sukcesem, jest pocieszeniem, ale na pewno nie tego spodziewali się zarówno zawodnicy, jak i kibice, więc tutaj czekają na kolejne Final Four, które odbędzie się za kilka miesięcy. I co nam powiedziało to Final Four w kontekście tego sezonu, który będziemy wiosną dogrywać? No bo na przykład jak się spojrzy na THW, to oni są w ciężkiej sytuacji w fazie grupowej Ligi Mistrzów i im będzie ciężko wrócić do Kolonii. Oczywiście jest to w zasięgu, no bo będą grać mecze o to, ale będzie im bardzo ciężko, więc jeszcze nigdy nikomu się nie zdarzyło obronić zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Myślałem, że może być takim zespołem Barcelona, której uda się tego dokonać. Teraz wiemy, że na pewno mi się nie uda dokonać tego w 2021 roku. Myślicie, że THW jest w stanie powtórzyć ten sukces za pół roku znowu? Mateusz? Będzie na pewno o to bardzo trudno. Wiemy, jaka jest sytuacja THW Kiel w grupie. Znajduje się za Barceloną, za Telekomem Wesprem, dopiero na czwartym miejscu. Także tutaj mecze z bezpośrednimi kandydatami do awansu już zespół niemiecki grał. Będzie im trudno, aby powalczyć o lepszą pozycję. No i
jednocześnie o to, żeby znów awansować do Final Four i obronić ten sukces. Bardzo ciekawy jestem, jak będzie radził sobie dalej Paris Saint-Germain. Tak jak wspomnieliście, początek sezonu w ich wykonaniu w Lidze Mistrzów nie jest łatwy. Stracili lidera Nikolę Karabaticia. Brak tego zawodnika w Final Four w Kolonii był bardzo widoczny. Tak samo nie było Luka Steinsa, który miał go de facto zastąpić. No i PSG targane tymi kontuzjami pewnie jest zawiedzione tym wynikiem w tym Final Four. Na pewno liczy na znacznie lepszy w kolejnym sezonie. Pewnie zawiedziony jest też Kamil Szczypczak. On w tym pierwszym półfinale z Barceloną nie zagrał najlepiej. Zdobył jedną bramkę, ale 3 razy przestrzelił. W meczu o trzecie miejsce było już znacznie lepiej. Tutaj całe PSG zresztą dźwignęło tą presję, bo jednak kiedy przegrywasz w półfinale, to później nie jest łatwo mentalnie przede wszystkim do takiego meczu podejść. Im się to udało, także na pewno na osłodę ten brązowy medal do Paryża pojedzie. No i kolejnym wielkim przegranym jest Mikkel Hansen. On w swojej karierze wygrał już chyba wszystko, no oprócz Ligi Mistrzów i teraz też tego krążka za te najcenniejsze rozgrywki klubowe w Europie nie zdobył. Sam na pewno bardzo mocno harował w półfinale, w meczu o trzecie miejsce, żeby pomóc swojemu zespołowi. No ale sam Mikkel Hansen niestety to za mało. Na Barcelonę nie starczyło w półfinale. W meczu o trzecie miejsce 5 jego bramek na pewno pomogło w zdobyciu tego brązowego medalu. Jeżeli ktoś się mógł cieszyć po tym półfinale PSG Barcelona, no to były władze kieleckiego klubu Łomży Vive Kielce, bo Dylan Nai błysnął formą w tym spotkaniu, rzucił 9 bramek. No też potem w meczu o trzecie miejsce grał już trochę mniej, ale też 2 bramki, bardzo efektowne. No i ten zawodnik pokazuje 21 lat, ale umiejętności i możliwości techniczne, które ma, no są wręcz kosmiczne i to będzie ogromne wzmocnienie kieleckiego zespołu. Już za pół roku ten zawodnik się pojawi w Kielcach i od sezonu 2021-2022 będzie bronił barw Łomży Vive Kielce. No i w Kielcach mogą zacierać ręce, bo ściągnęli zawodnika, który już ma ogromne umiejętności, a jeszcze będzie się rozwijał. Można mówić o tym, że władze kieleckiego klubu miały nosa co do tego zawodnika i właśnie tutaj jest młody zawodnik i takich młodych zawodników brakuje węgierskiemu zespołowi moim zdaniem, o czym już rozmawialiśmy wcześniej i na pewno czekamy na występy tego zawodnika zarówno na parkietach PGNiG Superligi, jak i występach w Ligi Mistrzów, jeśli oczywiście Łomża Vive Kielce będzie grała w przyszłym sezonie. Powiem szczerze, że oglądając Dylana Nai w tym półfinale z Barceloną, można było być trochę w szoku. Ten zawodnik niesamowicie zmienił się przez ostatnie miesiące. Nabrał na masie mięśniowej. 9 jego bramek, niektóre naprawdę efektowne. Był najskuteczniejszym zawodnikiem PSG w półfinale. To on de facto ciągnął grę Paryżan. Myślę, że prezes Bertus Servas i cały kielecki klub oglądając to spotkanie na pewno mógł zacierać ręce na to, żeby ten zawodnik pojawił się w Kielcach już niedługo. No i warto zaznaczyć, że faktycznie Łomża Vive Kielce trafiła z tym transferem. Jeżeli Dylan Nai będzie dalej się tak modelowo rozwijał, Kielczanie zagwarantowali sobie transfer Francuza już 2 lata przed wygaśnięciem jego kontraktu, co tylko pokazuje, jak dobrym okiem posłużyli się przy dokonywaniu tego transferu. Czekamy na jego występ w Kielcach. To jeszcze pół roku, pół sezonu, więc jeszcze przed nami wcześniej ogromne emocje. Być może jeszcze jeden Final Four z jego udziałem. Zobaczymy, jak to wszystko się będzie układało. Na tym sobie skończymy rozmowy o Lidze Mistrzów. Słuchasz podcastu handballtalks.pl. A teraz w drugiej części porozmawiamy sobie o reprezentacji Polski, która przygotowuje się do Mistrzostw Świata oraz do meczów eliminacji do Euro 2020 z Turcją. Biało-Czerwoni zagrali z Algierią 2 mecze sparingowe jeszcze przed świętami. To zgrupowanie było zamknięte i te mecze były zamknięte, więc nie było transmisji telewizyjnych, więc nie wiemy, jak one wyglądały. Ale to pierwsze spotkanie w Jastrzębiu Zdroju z Algierią było transmitowane. No i Polacy wygrali 24-21. No i tak naprawdę to spotkanie było wygrane, no nie bójmy się tego powiedzieć, na dużym farcie. W końcówce Polacy po prostu odrobili straty i rzucili
serię bramek, dzięki czemu wygrali, ale to nie był dobry mecz kadry. Bym nawet powiedział, że to był słaby mecz reprezentacji Polski i ten mecz no, nie mógł napawać optymizmem. Trzeba o nim zapomnieć jak najszybciej, ale już to drugie spotkanie z reprezentacją Rosji, wygrane 25-23, no to już pokazało fajną formę Polaków. Też trzeba powiedzieć, że tutaj były zmiany w kadrze, bo Polacy zagrali, przystąpili do meczu z Rosją z Michałem Olejniczakiem, Tomaszem Gębalą, Przemysławem Krajewskim i Michałem Daszkiem. Ta czwórka ma być ważnym punktem kadry, bym nawet powiedział, że takim trzonem, szczególnie no i widać było, że już ta gra wyglądała zupełnie inaczej. Polska do tego spotkania z Rosją przystąpiła bardzo zmotywowana i przyjemnie się oglądało Polaków. W pierwszym meczu Polacy, można mówić o tym, że wyszarpali to zwycięstwo. Mówiłeś o tym, że o tym spotkaniu trzeba jak najszybciej zapomnieć, ale też wyciągnąć wnioski, bo na pewno ilość błędów była dość zatrważająca, przede wszystkim w grze ofensywnej. Tak na pewno nie możemy grać, co podkreślali także zawodnicy po spotkaniu, że ilość błędów była zbyt duża i na pewno tutaj muszą skupić się na kolejnych zgrupowaniach, potrzebują jeszcze tego zgrania, tak jak mówił też trener Patryk Rąbel, aby wiedzieli, gdzie każdy ma stać, co mają robić i by te akcje były bardziej przygotowane. Na pewno możemy cieszyć się, że w kolejnym meczu, czyli w starciu już z Rosjanami, Polacy wyszli na pewno bardziej zaangażowani, zmotywowani i widać było tę walkę na parkiecie. Tak jak mówiłeś o tych zawodnikach, którzy pojawili się w drugim meczu towarzyskim na tym turnieju, możemy mówić o tym, że ich obecność jest bardzo ważna i oni wpłynęli na pewno na poprawienie naszej gry. I dobrze, że już minął tylko dzień, ale już widać poprawę w grze naszych reprezentantów i czekamy na kolejne sprawdziany, ale na pewno te spotkania były bardzo ważne, a zwycięstwo z Rosjanami jeszcze ważniejsze. Można powiedzieć, że to była Rosja osłabiona, bez kilku ważnych zawodników, ale też Polska, bo ten sam sposób można o Polsce powiedzieć, bo jeżeli dołączą do drużyny Kamil Sybszak, Piotr Chrapkowski, Maciej Gębala, Maciej Majdziński, no to już to już będzie czterech zawodników na wysokim poziomie i też ta gra reprezentacji Polski i jakość w kadrze będzie jeszcze większa, więc wydaje się, że to też nie można jeszcze zapeszać, ale to jest taki przyzwoity prognostyk przed tym, co nas czeka, że grając tak jak z Rosją, wzmacniając się jeszcze kilkoma zawodnikami, którzy dołączą do kadry niebawem, no to ta drużyna naprawdę może na Mistrzostwach Świata zagrać solidnie. Nie mówię wygrać, wyjść z grupy czy coś, tylko po prostu zagrać tak, że po prostu żebyśmy byli z niej zadowoleni. Zdecydowanie tak. Na pewno wszyscy kibice czekają na taką reprezentację Polski, jaką znamy z dawnych lat. Wszyscy liczą na to, że ten progres będzie następował i niedługo czekają nas mecze eliminacyjne z Turcją. Jeżeli kadra będzie tutaj w pełnym składzie, dołączą ważni zawodnicy z lig zagranicznych, możemy w ciemno mówić, że reprezentacja Polski będzie silniejsza. No i później Mistrzostwa Świata, to już będzie taki ważny sprawdzian. Wiemy, w jaki sposób Polska dostała się na te mistrzostwa, zdobywając dziką kartę. I tym bardziej będziemy czekać na to, jak biało-czerwoni zaprezentują się w Egipcie. To też będzie taki turniej specyficzny, rozgrywany w wyjątkowych okolicznościach. Wiemy, że niektórzy ważni zawodnicy porezygnowali z gry na mundialu, tutaj szczególnie w reprezentacji Niemiec. Także tym bardziej będziemy zerkać i czekać na rozstrzygnięcia w Egipcie. Jednego możemy być pewni, to będzie ciekawy styczeń i ciekawy początek 2021 roku w piłce ręcznej, w reprezentacji Polski i o tym będziemy rozmawiać w kolejnych odcinkach, a to już koniec na dzisiaj. To był nasz ostatni odcinek w 2020 roku. Do zobaczenia za rok. No, tak naprawdę to tylko za niecały tydzień, no ale zmieni się ta cyferka w kalendarzu. Moimi gośćmi byli dzisiaj Ewa Basak. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w nowym roku. Oraz Mateusz Kaleta. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Ja się nazywam Wojciech Staniec i do usłyszenia za tydzień. Handball Talks.pl. Podcast o piłce ręcznej.